Miejsce 20 na naszym rankingu otwiera Mario Kart 8 i osobiście jest to mój faworyt, dlatego bardzo się cieszę. Pozornie można się wydawać, że jest taka banalna gra i cukierkowe postacie i tak dalej, przynajmniej dla hardkorowych fanów ścigałek, ale nic bardziej mylnego. Tak naprawdę, mimo że jest tam niski próg wejścia i można się w to bawić też z dziećmi, to okazuje się z czasem, że gra jednak wymaga większej strategii i nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Osobiście jednak chyba najbardziej lubię Mario Kart 8 za to, że jest to jedna z niewielu ścigałek w tej generacji, która oferuje taki naprawdę dopasiony split screen do 4 graczy. I jest tam coś magicznego, kiedy nagle słyszymy z drugiego końca kanapy znajomego, który klnie jak szef, zrzuca padem, mówi, że nigdy już nie będzie grał w tą beznadziejną grę, ponieważ dostał kilka skorup na klatę na ostatnim zakręcie i nagle z prowadzenia spadł na ostatnią pozycję. Mam nadzieję, że Nintendo będzie rozwijać tą serię przy Switchu i osobiście no, nie ma chyba drugiej takiej sympatycznej i wciągającej, jeśli chodzi o wspólne granie ścigałki. Forza Motorsport znamy jako serię aspirującą do realizmu. Jest ona na tym polu największym konkurentem Gran Turismo z konsol PlayStation. W 2012 roku wychodzi jednak bardzo udany zręcznościowy spin-off Forcy – Forza Horizon 1. Przez użytkowników serwisu gry online została ona szybko okrzyknięta jedną z najlepszych gier wyścigowych wszechczasów. Co spodobało się fanom? Przede wszystkim kapitalna grafika, festiwalowy klimat, masa czynności w otwartym świecie, a także ciekawy model jazdy. I nic dziwnego, Forza Horizon na 19. miejscu. Miejsce 18. Wyścigi Ryszarda Przypały, czyli Richard Burns Rally. Z komentarzy. Frankowski pisze: realizm, realizm i jeszcze raz realizm. Tu naprawdę trzeba umieć prowadzić brykę. O grafie i dźwięku nie wspomnę. Różnica w prowadzeniu każdego auta jest widoczna po pierwszym naciśnięciu pedału przyspieszenia. Polecam wszystkim zapaleńcom rajdówek. O, przepraszam, to nie rajdówka, to prawdziwa symulacja. Alvarez. Gra świetna. Jedyny minus, in my opinion, to brak czucia wagi samochodu. Jeździ się jak kartonowym pudełeczkiem, ale reszta robi wrażenie. I to wszystko uśmieszki jakieś takie. Tymczasowy 380990. Mam Burnsa od paru dni i powiem jedno, przestały mnie interesować inne gry rajdowe. Czekałem na tę grę i nie spodziewałem się, że ktoś zaryzykuje i wyda prawdziwy, niekomercyjny symulator. Grałem we wszystkie gry rajdowe, ale już jestem na 100% pewny, że Richard Burns Rally dla osób, które kochają rajdy, będzie przez długi czas kultową pozycją. Na 17. miejsce naszego rankingu trafiła produkcja bardzo enigmatyczna, przynajmniej dla mnie. Jest to gra Live for Speed i słyszałem o niej po raz pierwszy. Dzięki waszym głosom jest ona tak wysoko i przeczytajmy może komentarz wielkiego fana z naszego forum, użytkownika Akokate, który tak oto pisał o tym tytule. Gra jest świetna. Największym plusem są możliwości, kapslockiem. Możemy dodawać sobie mody jakie chcemy, od poloneza po limuzynę. Można konfigurować sobie samochód od regulacji dryfu do ciśnienia w oponach. Tweak, tweak i jeszcze raz tweak. Powtórzony kapslok. Tam to dopiero są możliwości. Model jazdy jest bardzo realistyczny. Gram od około 5 lat i nie żałuję. Rywalizacja na serwerach online jest świetna. Zgadzacie się z tą opinią? Napiszcie w komentarzach. Na miejscu 16 znajduje się gra The Crew, która jest tworzona przez twórców Test Drive Unlimited, kultowej dla wielu produkcji motoryzacyjnej z otwartym światem. The Crew, właśnie ten aspekt otwartego świata miało na bardzo wysokim poziomie, bo dostaliśmy prawdopodobnie jedną z największych map w tym gatunku, a być może największą. I pamiętam, że to jest to, co robiło na mnie największe wrażenie, że można wsiąść do samochodu, jechać przed siebie i w zasadzie można tak jechać przez dobrą godzinę i cały czas obserwujemy nowe krajobrazy. Myślę, że to jest to, za co zapamiętamy The Crew. Pod tym względem ta gra przebiła konkurencję. Seria Burnout jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych, szalonych ścigałek na rynku, ale prawdziwy sukces odniosła dopiero w wypadku trzeciej części, która wyszła w 2004 roku jedynie na konsolę ówczesnej generacji, czyli na PS2 i pierwszego Xboxa. Co nas urzekło w Burnoutie III? No przede wszystkim ultrapłynna grafika, szalone wyścigi, które brały nas w lokacje rozrzucone po całym świecie, ale także kapitalny soundtrack. Był to chyba soundtrack, który sprawił, że poznałem kapelę Franz Ferdinand, a więc za to należy jej się wysokie 15 miejsce. Na miejscu 14 znajduje się gra FlatOut 2, którą miałem okazję sobie przypomnieć jakiś miesiąc czy 2 miesiące temu. I rzeczą, która mnie zaskoczyła, jest to, że ta gra praktycznie się nie zestarzała i do dzisiaj strasznie bawi. To zasługa tego, że jest to oczywiście gra, która łączy taki zręcznościowy model prowadzenia pojazdów, całkiem sympatyczną, satysfakcjonującą fizykę z oczywiście tą charakterystyczną cechą serii FlatOut, czyli system zniszczeń, bo na tym polega ta gra, że są to wyścigi, w których jednocześnie możemy niszczyć inne samochody, są tam też tryby czystej destrukcji. No i to pokazuje, że ta gra ma niesamowitą klasę i mimo, że już ma ileś tam lat na karku, tak naprawdę w dalszym ciągu jest niesamowicie satysfakcjonująca, grywalna i daje olbrzymią porcję adrenaliny. Bardzo dobra produkcja, miejmy nadzieję, że ta seria FlatOut czy ogólnie takie klimaty powrócą jeszcze kiedyś do łaski, będą równie dobre co FlatOut 2. Na pechowym miejscu 13 bardzo niezasłużenie moim zdaniem Need for Speed Carbon, który na fali popularności Most Wanted był troszkę przehypowany i wydaje mi się, że przez właśnie Most Wanted, który był po prostu rewelacyjny, wiele rzeczy uszło kolejnej ścigałce na sucho. To znaczy klimat mi bardzo odpowiadał, taki właśnie bardziej mroczniejszy, nocny. Kaniony początkowo też jakoś mnie interesowały, ale z czasem nie było to jakoś w miarę pociągające. Przede wszystkim po prostu największy problem z tą grą był taki, że ona była owszem dobra, ale za mało oferowała nowości i innowacji. Wróciły drifty, które mi osobiście też się podobały, ale na przykład ten system drużyn i jakoś tak w ogóle do tego nie pasował. No, bardzo mieszano odczucia do tej gry i w sumie nie wiem, czy do niej wracałem już od czasu tego, jak spędziłem z nią kilka godzin w liceum, więc szczerze całkiem dobry Need for Speed, ale nie rewolucyjny i na pewno niegodny pierwszej dziesiątki. Miejsce 12, Gran Turismo 4. Z komentarzy. Peter GT pisze: gra fenomenalna, ale strasznie nierówna. Z jednej strony rozmach i symulacja jazdy na niespotykaną skalę, ale niestety brak masy smaczków, które powinny być. Ogólnie gra sprowadza się do walki z samym sobą plus specjalne eventy, ale za to w jakiej oprawie audiowizualnej i jakimi samochodami. SkyLife pisze: moim zdaniem Gran Turismo 4 to jest wyciśnięcie 100% z PS2 pod względem realizmu. Nie jest to pierwsza lepsza ścigałka, w którą umie się grać po przejechaniu 3-4 wyścigów. Szczególnie gra na padzie w ten tytuł sprawia dosyć duże problemy graczom, którzy wcześniej nie mieli styczności z tą grą. W Gran Turismo 4 gram do tej pory. Jest to naprawdę świetny tytuł, mimo iż wielkim fanem wyścigów nie jestem. Grafika może nie powala na kolana teraz, ale i tak jeszcze dorównuje nielicznym współczesnym tytułom i jak na tamte czasy była to chyba najładniej i najstaradniej wykonana wyścigówka na PS2. Po premierze trzeciego Crasha wszyscy spodziewali się barwnej i ciekawej platformówki od Naughty Dog, a tu proszę, zaskoczono nas i dano nam ścigałkę, czyli 11 miejsce na naszym rankingu Crash Team Racing. Zabawa może bardzo nie odbiegała od tego, co oferowało Mario Kart, ale jako że Nintendo 64 jakoś nie przyjęło się specjalnie nad Wisłą, to właśnie wyścigi z Crashem były tym, co zafascynowało konsolowego gracza, który chciał się bawić razem ze znajomymi i z taką dynamiczną, acz prostą rozgrywką. Wydaje mi się, że o wysokiej pozycji Crasha w tym rankingu zadecydował przede wszystkim sentyment graczy i to, że dla wielu z nas, dzieciaków z lat 90., to właśnie Crash jest czymś takim, na co patrzymy bardzo nostalgicznie, kojarzymy nasze pierwsze wspomnienia z grami. I też, mimo że teraz z perspektywy czasu widzę, że Mario Kart był w wielu aspektach lepszy i Crash nie był jakoś rewolucyjny, to jednak jest ten sentyment i te lata po prostu, gdzie po bieganiu cały dzień na podwórku siedzieliśmy z kumplami przed telewizorem. Dlatego Crash Team Racing, nostalgia i słuszne miejsce prawie w pierwszej dziesiątce. Miejsce 10, Need for Speed Underground, czyli gra, która była kultowa w moim gimnazjum. Grali w nią prawie wszyscy w klasie. Był to tytuł, który zdobył swoją popularność prawdopodobnie głównie dzięki filmowi Szybcy i Wściekli, który ukazał się dwa lata wcześniej. Tym, co było chyba najlepsze w tej grze, to bardzo różnorodne tryby rozgrywki. Były to jedne z pierwszych wyścigów, w których mieliśmy pełnoprawną kampanię fabularną, i przeplatające się różne tryby drifta, mieliśmy draga, zwykłe wyścigi, wyścigi, w których ostatni odpadał. I to wszystko sprawiało, że rozgrywka była bardzo różnorodna, nie nudziła się szybko. Fabuła oczywiście nie była zbyt jakaś rozbudowana, ale jednak sprawiała, że chciało się grać dalej. Miejsce 9. rFactor. Z komentarzy. Konad pisze: to, co zrobili fani z tą grą, przechodzi ludzkie pojęcie. Masa fantastycznych modów, łatwych do zainstalowania i w których wszystko działa jak trzeba. Ostatecznie pół roku spędziłem przy Forza Motorsport 3, ale tutaj wsiąknę chyba na znacznie dłuższy czas. Koksek pisze: gierka wymiata, straciłem przy niej wiele godzin życia. Gratuluję. Na naszym 8. miejscu Need for Speed Underground 2. To jest gra dla polskich graczy, absolutny klasyk. Ona wyszła w idealnym dla siebie czasie, bo zarówno 1, jak i 2 Underground to jest moment, kiedy do kin wchodzi film Szybcy i Wściekli. Przynajmniej te pierwsze części, które jeszcze miały cokolwiek do czynienia z wyścigami ulicznymi. I Need for Speed Underground idealnie się wpasowuje w tą samą stylistykę. Tam są te samochody z tuningiem z kosmosu, ze spoilerami, z naklejkami, z neonami na dole. Jest miasto, w którym najwidoczniej nigdy nie ma dnia. Wreszcie są te przerwniki z twoimi przeciwnikami, którzy noszą zdecydowanie zbyt luźne ciuchy. Model jazdy w tym momencie już nieco się zestarzał, bo ja wróciłem do tej gry 3-4 lata temu i w tym momencie jest to dosyć niegrywalna produkcja, natomiast w momencie premiery Underground 2 to była naprawdę rewelacyjna ścigałka. Miejsce 7. Need for Speed Hot Pursuit z 1998 roku. Co było najlepsze w tych wyścigach, czemu zawdzięczałem swój podtytuł, czyli Hot Pursuit, to oczywiście pościgi. Był to pierwszy Need for Speed, w którym mogliśmy wcielić się w rolę uczestnika nielegalnych wyścigów albo policjanta, który ściga przestępców. Pamiętam, że najwięcej czasu spędziłem w trybie dla 2 graczy, które jeszcze to były te czasy, w których był split screen, więc można było na jednym komputerze ścigać się razem. Jedna osoba najczęściej brała wtedy policjanta, rozstawiała kolczatki i przygotowywała się do złapania drugiej osoby, a tamta próbowała ukończyć jakoś wyścig. No, zabawa była świetna. I zdaję sobie sprawę, że pewnie nie jest to najlepszy Need for Speed, ale ja mam do niego największy sentyment. Na 6. miejscu naszej listy najlepszych ścigałek wylądował drugi Colin z 2000 roku, przez wielu uznawany za najlepszy symulator rajdowy wszechczasów. Ja podzielam tą opinię. Mnie osobiście wtedy byłem na studiach i z Colinem spędziłem dobry bity rok. Na klawiaturze oczywiście, jak dobry PC Master Race. Rżnąłem z kolegami w zasadzie codziennie i na bazie tej gry w ogóle zbudowałem swoje wyobrażenie znakomitej gry rajdowej. No co, mogę tylko się posłużyć takimi ogółami jak na tamte czasy znakomita oprawa graficzna, duży realizm, autentyczne trasy, możliwości modyfikacji samochodu. No to w zasadzie jest kult sam w sobie i ciężko z tym dyskutować. Kilkanaście miejsc temu wspomniałem o Burnaucie 3, ale znacznie wyżej w tym zestawieniu plasowała się ostatnia część z tej kapitalnej serii ścigałek. Mowa oczywiście o Burnaucie Paradise, który oferował wszystko, do czego przyzwyczaił nas Burnout, dodając jednak jeden niezwykle istotny i nowoczesny element. Mowa oczywiście o otwartym świecie, który może podobać się nawet do dziś. Podoba się, bo na niego zagłosowaliście. Burnout Paradise na 5. miejscu. Na miejscu 4. znajduje się gra Need for Speed Porsche Unleashed, czyli jedna z moich ulubionych odsłon Need for Speeda w całej historii tej marki i chyba jedna z ostatnich, która tak naprawdę mnie bardzo interesowała, bo gdzieś po tym Need for Speed Porsche Unleashed jeszcze tam jednej, dwóch odsłonach ta seria skręciła w stronę kultury ulicznej, tuningu i wyścigów i tak dalej, nielegalnych wyścigów. I to średnio mi się podobało i to jakoś nigdy mnie nie interesowało bardzo w grach wyścigowych. Wolałem to podejście, które reprezentowało Porsche Unleashed, czyli takie poważne podejście do tematu z tą ciekawą opcją, że tutaj skoncentrowano się na jednej marce i pokazano jakąś historię tej marki, więc była tutaj jakaś taka wartość, no nie powiem monograficzna, bo nie było to aż tak pełne, jak mogłoby być, ale było sporo różnych ciekawych informacji. Mogliśmy przejść przez różne ery samochodów Porsche, czyli na początku gry w tym takim trybie kampanii jeździliśmy bardzo wolnymi samochodami. To była taka wręcz relaksująca przejażdżka po bardzo ładnych lokacjach, bardzo ładnych trasach. Wtedy te mapy robiły spore wrażenie. No a później dostawaliśmy też te szybkie samochody. No szkoda chyba, że seria Need for Speed zaniechała takich rzeczy. Oczywiście dla osób, które lubią taką kulturę motoryzacji i dowiadywania się czegoś na temat samochodów, są jakieś takie alternatywne propozycje, na przykład Gran Turismo zawsze miało bogaty repertuar pod tym względem, no ale tak czy inaczej szkoda trochę, że w tym Need for Speedzie poszli za bardzo, moim zdaniem, w te takie zwariowane, kreskówkowe niemalże wręcz czasami klimaty. Równa jazda nieograniczona, czyli trzecie miejsce, początek podium, Test Drive Unlimited. Produkcja pod wieloma względami innowacyjna i nowatorska, szczególnie ze względu na możliwości, jakie mieliśmy do tworzenia wyścigów, bo bardziej wyrafinowani gracze potrafili tworzyć naprawdę długie wyścigi, które mogły nawet trwać na przykład godzinę, co było spoko. Produkcja też na swój sposób kultowa w naszym kraju i wydaje mi się, że o tym przesądziło to, że mieliśmy tam piękny, otwarty świat i jakby czuliśmy, że jesteśmy częścią tych wysepek. Trzeba jeszcze dodać, że bez wątpienia tym, co sprawiło, że Test Drive Unlimited było tak dobre, jest tak miło wspominane, to był świetny model jazdy. No akurat troszkę nie w moim klimacie, bo wolę bardziej arcade'owe i mniej wymagające ścigałki, ale jeżeli to była wasza para kaloszy, to w tych kaloszach mogliście śmiało wsiadać do samochodu i jeździć w Test Drive Unlimited. A na metę jako druga dojechała Forza Horizon 3, czyli gra Microsoftu i Turn 10 Studios, która jest już trzecią odsłoną serii, a jednak znajduje się tak wysoko. No i możemy zastanowić się, dlaczego tak bardzo się podoba. Wydaje mi się, że jest tutaj dość prosta odpowiedź, że studio Turn 10, jak mało który deweloper w tej branży, potrafi uczyć się na własnych błędach i rozwijać pewne elementy w sposób mądry, tak żeby były one z serii, znaczy z odsłony na odsłonę coraz lepsze. Forza Horizon 3 jest tą grą z tym odłamem serii, który posiada otwarty świat i jest to chyba jeden z najładniejszych otwartych światów w grach motoryzacyjnych. Nie jest on może największy, tak jak to miało miejsce w The Crew, ale jest niesamowicie widowiskowy od strony wizualnej. Jak już porównałem to do The Crew, to pociągnąłbym dalej to porównanie, bo o ile The Crew ma naprawdę duży świat i fajny klimat tego podróżowania po tych Stanach Zjednoczonych, tak nigdy nie byłem wielkim fanem modelu prowadzenia samochodów w The Crew i on wydawał mi się strasznie taki zubożony. Tymczasem Forza Horizon ma jednak to zaplecze tej podstawowej Forcy, gdzie jeśli ustawisz sobie wysoki poziom trudności, wyłączysz ten motyw cofania czasu, żeby naprawiać sobie jakieś błędy, jeśli włączysz te wszystkie realistyczne podsystemy różne, to rzeczywiście to jest taka gra, w której bardzo, bardzo dobrze się jeździ. No i to jest właśnie to, co sprawia, że mi tak dobrze się gra w Forza Horizon 3. Nigdy, to znaczy w tej części miałem też coś takiego, że nie do końca rozumiałem te wszystkie aspekty sandboxowości i tego, jak jest gra budowana, bo tam z czasem stopniowo odblokowuje się nowe elementy. Są też jakieś drive-atary, z którymi można się ścigać, co jest takie trochę bez sensu, bo gra wyznacza nam wtedy jakąś trasę, którą musimy przejechać. Ten drive-atar jedzie sobie drogą, a my możemy pojechać na przełaj i dojechać tam bardzo szybko. Ale mimo wszystko jest to gra, w którą niesamowicie dobrze się gra właśnie ze względu na połączenie dużego, bardzo ładnego, widowiskowego świata ze świetnym systemem prowadzenia pojazdów. No i to jest to, dzięki czemu w Forza Horizon 3 można spędzić naprawdę sporo dobrego czasu. Zastanawiałem się w sumie nad tym, dlaczego Need for Speed Most Wanted zyskało sobie tak dużą sławę, że wylądowało właśnie na pierwszym miejscu. Na pewno kilka rzeczy się na to sprowadza. Jedną, może mało oczywistą z dzisiejszej perspektywy, to jest to, że ta gra wyglądała naprawdę bardzo dobrze. I ja sam pamiętam, że takie miałem odczucia estetyczne, jak odpalałem tą grę chociażby po Need for Speed Underground, że w końcu odpalam Most Wanted. Ta gra jest taka ładna w ogóle, tak cudownie wygląda. Oczywiście dzisiaj ona jakoś tam się trzyma przez swoją specyficzną estetykę tego bluma i tego, że wszystko się świeci i tak dalej, ale naprawdę wtedy było na co popatrzeć i nawet do dziś te samochody same w sobie chociażby wyglądają całkiem ładnie. Właściwie pozycja tej gry nie wynika też chyba za bardzo z jakiegoś modelu jazdy czy czegoś w tym stylu, bo to jest po prostu zręcznościowa ścigałka, w której jeździ się dobrze, przyjemnie, ale no nie jest to jakaś... Nie doszukiwalibyśmy się tutaj jakiegoś mistrzostwa w designie, że tak idealnie zrobili system zręcznościowy. To jest w porządku gra, która chyba najwięcej zyskuje jakimś swoim klimatem, całą tą otoczką fabularną, co może się wydawać śmieszne dzisiaj, ale wtedy, kiedy się w to grało, to było to wszystko naprawdę bardzo sympatyczne i jakieś takie spójne. Wszystkie postacie były przerysowane, nadawały sensu tej rozgrywce i nawet ten system czarnej listy, czyli eliminowania kolejnych kierowców, którzy faktycznie gdzieś tam byli jakimiś wizerunkami i jakimiś postaciami, które miały swoje imiona i śmieszne cechy charakteru, to miało wszystko jakiś swój urok i myślę, że też dlatego ludzie mają nawet jakiś sentyment do tej gry po tych wszystkich latach. No i oczywiście można było modyfikować samochody i tych opcji modyfikacji było sporo, wizualnych, takich, które później gdzieś tam zaczęły się trochę usuwać w cień i było tego coraz mniej w grach wyścigowych, nawet w samym Need for Speedzie, tak więc za to też Need for Speed Most Wanted zawędrował wysoko w naszej liście gier wyścigowych.